Zanim zaczniemy wpadki z gier, chciałem wam powiedzieć mały dodatek. Pod koniec zobaczycie challenge, który wygrałem z setu, czyli innym słowem rozbijanie jajka o głowę. Zapraszam. Ale nie, wilk. Ja mam kurę. Zamienimy się? Chodź. Chodź, kura, zaraz ci z młota przywalę. Do wilka? Tak, bo na pewno ci przysłucha. Tak, do wszystkiego. Nawet do węża. Do Warframe'ie, mówię tak. Drzwi otwarte, proszę wejść. O, zamykajcie się, głupie drzwi. No nie zamkną się, no co to jest? Biedny wilkasz, mi go szkoda. Zraniłem go, to zaczął spieprzać, to ja go goniłem. Jeden się dostał do naszej bazy. Tak? Dobra, przyjmujemy cię. Gin? A to będzie... Nazwijmy go Czesiek. Okej. Okay. Coś mi się wydaje, że ten... Jeleń się rozkręca. Jaki skubany. Pamiętasz te barykady, raczej to co ustawiłem, żeby wpieprzać się na mur? Te blokady? No to on się wpieprzył na jedną. Jakby chciał zejść. Osiodłałem go. Żadnego pożytku z tych. O! Ty, on jest lepszy niż te schodki, co zrobiłem. Bo... No jeszcze się teleportuje, nie pierdzieli, ja go zgłoszę. Ewidentnie się teleportował. Przed chwilą skakałem na nim i wpieprzyłem się na murek, a teraz jest po drugiej stronie, no. A jaki oswojony, nie ucieka. Gdzie on jest? Zaprośmy Miśka do naszego... Spieprzył. Przeniknął mur. Stałem... A nie, pojawił się. I widzisz, on przy ciebie gra w portala. Stanąłem na nim, kurde. I nagle spadłem. Widzę cię, jak skaczesz po tych murach, jak małpa na drzewie. A ja nie skaczę po murach, po nim. Kurde, zniknął. On mnie to... Przez ciebie? On lata. Teraz on na mnie... Teraz on na mnie skoczył. Prawie. On tu gra w portala. Kurde, pierdziele, zostawiamy go. Nadaje się. To weźmy Miśka z dzisiaj. Nie, ja tu nie lubię kakadu, kurde. Wystarczy mi dwóch jeleni. Zaraz, jest jeden, a gdzie drugi? Aha, rozumiem przesłanie. Dzięki ci bardzo. Edek? Jesteś? Jestem. Janusz, czemu ty nadal to mięso przepalasz? Weź żelazo. Bo mamy. Lepiej żelazo bóg do tego. Dobra. Panie, kurde, no granatem jeszcze, no. Kogo stać w tych czasach na granat? Przeciwników? Nie no, granatem jeszcze trzech koleś, no. Co to ma być? Mm-hmm. O kurde, wytrwawię się. Będzie, no jeszcze granatem, no. Jeżeli to będzie survival, to będzie epicka gra. No. Ile razy już widziałeś granaty? Raz. Mam je, a ja dwa razy, kurde. To tylko w sklepie. Ale... Tu się ja pierdzielę. Tutaj, teraz. Nie wiem dokładnie, wiesz, nie pamiętam. Survarium, walka drużynowa, laboratorium, Vector. Dextera. Oglądałeś laboratorium Dextera? Jakbyś mały? Tak. Fajne, bo co? No. Teraz na tego, tylko jakieś chińskie bajki z kości na okie, bachory biegają. No. Beznadziejne to teraz są bajki. Ale teraz niektóre są chore. Nie. Potem się dzieci tego uczą. Mówiłem ci o tym. O czym? Jak wracam ze szkoły do domu w tramwaju, no co się przydarzyło? Nie. I to akurat będzie dobry przykład, dlaczego powinni zmienić bajki na stare. Ogólnie no. Znasz Monster High? Tak, to jest nienormalne. No to jak ja wracałem, no to
widziałam matkę z jakimś małym dzieckiem, nie wiem, 5 lat, może 3. No, i no. Miało lalkę z Monster High. Gadało z mamą, nagle powiedziała, że mamo, popatrz, to jest lalka z Monster High, to jest zombie. Jak podnosi rękę, to jej odpada. Nawet to narysowałam. Co myślę? No to, dziewczynka 3-5-letnia, która rysuje... która rysuje lalki z... bez ręki. No to ofensywnie mogę jedynie powiedzieć. To nieciekawie trochę. Wiesz, lalka z ręką obok. Jezu, to jest żałosne, naprawdę. To już jest... Niedługo będzie... niedługo tak wymyśli, że... lewą ręką podniesie prawą rękę i zacznie machać.